Pozdrawiam jak co poniedziałek Waldek Kanał PhotoMix. Dzisiaj pokażę wam jak w Photoshopie wykonać efekt kalejdoskopu. Zrobię to dzięki skrótom transformacji, które początkowo pokazywałem tydzień temu. Odsyłam wszystkich do wcześniejszego filmu, gdzie było to w dosyć łatwy sposób pokazane jak zrobić światła do Zdjęcia na tło. Teraz pokażę tą transformację troszeczkę bardziej. Może skrót będzie ten sam, ale efekt będzie bardziej skomplikowany i zobaczycie, jak fajnie właśnie wykorzystać to do elementów graficznych w swoich zdjęciach. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, a właśnie oglądają, zachęcam do subskrypcji. Już jest bardzo dużo filmów. Mam ponad 130 filmów dotyczących właśnie Photoshopa i Lightrooma. Co tydzień nowe, co tydzień nowe wiadomości. Także zapraszam, kliknijcie, subskrybuj, łapkę w górę, jeżeli oczywiście film się będzie podobał. Teraz, nie przedłużając, wskakujemy do Photoshopa. Praca będzie etapowa, na pierwszym etapie wydzielę właśnie postać tego anioła i stworzę z niego wzór, który będziemy później wykorzystywali w dalszej pracy na innym dokumencie. Czyli Ctrl J, Command J, dowolne narzędzie zaznaczania w tym wypadku Quick Selection, szybka selekcja, Select Subject, zaznacz temat. Nie za dobrze nam to zaznaczyło. Zaznaczyło osobę bez y, naszych, bez skrzydeł. Tego możemy jeszcze dociągnąć narzędziem właśnie szybkie zaznaczanie z plusem. Tutaj. I przeciągamy jeszcze przez skrzydła. I chyba w tym wypadku możemy zakończyć zaznaczanie, ewentualnie troszeczkę jeszcze ostrze miecza. O, tutaj klinga jest także niezaznaczona. Dociągniemy. Troszeczkę można poprawić skrzydła. No, tutaj widać, włosy nie za ciekawe są, więc klikamy Selection and Mask, czyli zaznacz i maskuj. Tutaj wybieramy. Refinę Edge Brush, czyli pędzel poprawiania krawędzi, i przejeżdżamy po włosach w miejscach, gdzie chcemy, aby właściwie gdzie prześwituje się tło naszego obrazu. Zaznaczam funkcję oczyść kolory, czyli Dekontaminate kolor. Output tu, czyli wyjście do, jest New Layer with Layer Mask, czyli nowa warstwa z maską warstwy. Automatycznie się podstawiła. Klikam OK. W tej chwili, jak wyłączę, to mamy ładnie wyciętego Anioła stła. Ewentualnie można wziąć pędzel, kolor czarny. I tutaj gdzie jeszcze delikatnie były takie przejścia szare, szare kolory to można to zlikwidować. I mamy wyciętego anioła. Aby z niego stworzyć kształt musimy przejść do menu Edit, Edycja i wybrać Define. Pattern, czyli zdefiniuj wzorek. Należy pamiętać, aby w czasie właśnie tej opcji być na warstwie głównej, nie na masce warstwy, bo wtedy będziemy mieli tą opcję wyszarzoną i niedostępną. Klikając to, nadajemy nazwę dla naszego wzoru, jako anioł, i klikamy. OK. W tym wypadku mamy już zapisany nasz wzór. Jeśli komuś się nie udało, jest w dokumentach do pobrania. Teraz przechodzę do menu File i New, czyli nowy dokument. Rozdzielczość 2,5 na 2,5 tysiąca pikseli. Tło. Transparentne, przezroczyste. Klikam OK, i dostajemy właśnie kwadrat, na którym będziemy dalej tworzyć nasze dzieło sztuki. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy to, należy wypełnić nasz dokument kolorem czarnym. Czyli klikam na strzałeczki, jeśli nie mam. Podstawowego koloru jako czarny, już uzyskałem ci co mają na górze czarny. Nie muszą robić nic. I ALT delete Option Backspace wypełniam kolorem czarnym nasze tło. Następnie tworzę nową pustą warstwę. Przechodzę do menu Edycja Edit i Fill, czyli wypełni. Na content ustawiam pattern, czyli wzory, wzory, wzorek, custom pattern, czyli własny wzór. Rozwijam i mam naszego anioła. Nie klikamy wtedy OK, bo jeszcze musimy tutaj zafajkować skrypt, jeżeli ktoś nie ma. I wybrać symetry fill, czyli wypełnienie symetryczne, i dopiero wtedy możemy kliknąć OK. Jedno okno przenosi nas do okna drugiego, i tutaj symetry type, czyli symetria typu, typ symetrii właściwie, wybieramy rozwijając tym. Trójkątem menu, opcje 32 zmieniają się oczywiście tutaj od razu w naszym oknie podglądowym wygląd, jaki będziemy mieli mniej więcej finalnie. Oczywiście należy pamiętać, że tutaj jest ta rozdzielczość całkiem inna. Będzie troszeczkę inaczej to wyglądało na naszym mniejszym polu które będziemy tworzyć. Ale zobaczycie to w następnych krokach. Skala wzorka, czyli pattern scale, utworzymy na 0.75. Aby zobaczyć efekt działania, po prostu należy kliknąć w następny w następne okno dialogowe. Tutaj mamy pattern translation along with czyli translacja Wzorku wzdłuż szerokości i wysokości. W szerokości wpisujemy 66. Klikam na wysokość i tutaj robimy minus 28. Klikam na następnym. I tak będzie mniej więcej kształtował się nasz wzorek. Następne opcje. Wzerujemy. Tutaj jest kolor random, czyli de facto możecie się później pobawić w jakieś efekty kolorystyczne, które też są ciekawe. I tutaj mamy oświetlenie: światło i cienie też ustawiane randomowo, czyli losowo. Zatwierdzamy to. OK. I mamy coś takiego. Będzie to de facto tło, dlatego zbytnio nie kombinujemy tutaj z tego typu wyglądem. Teraz przejdziemy do Adjustment Layer. Klikam i wybieram Hue Saturation, czyli barwę nasycenie, i tutaj ściągam. Nasycenie i światło też dosyć mocno zaciemniam, tak jak to jest w kalejdoskopie. Zawsze ten ostatni, ostatnia warstwa, można powiedzieć, jest taka właśnie przyciemniona, dlatego zrobimy to mniej więcej tak jak jest w oryginale. Następnie przechodzę do menu narzędzi. I wybieram Elips Tool, czyli narzędzie elipsy. Jeżeli nie mamy, to tutaj mamy trzy kropki, które należy przycisnąć. Otwierają się dalsze elementy naszych narzędzi, i wybieramy elipsę. Klikam. Zmieniam opcję tutaj na PAW, czyli ścieżka. I klikam w dowolnym miejscu obrazu. Pojawiają nam się parametry, jakie będzie posiadała nasza, nasze, nasze koło w tym wypadku, bo będziemy tworzyć koło, dookoła którego zrobimy dalsze nasze obrazy. Tutaj wielkość zedytujemy do 800 pikseli szerokości. I wysokości zafajkowujemy from center, czyli od środka. I OK, koło zostało wstawione tam, gdzie kliknęliśmy. Dlatego, aby je wyśrodkować, przechodzimy tutaj do góry. Paska jeśli otworzymy te opcje, właśnie ustawiania. Musimy zmienić selekcję na canvas, czyli płótno, i jak zauważycie, mamy już dostępne opcje wyrównania. I wyrównujemy w pionie i w poziomie. Mamy już kółko na samym środku obrazu. Tworzymy nową pustą warstwę i jeszcze raz przechodzimy do menu. Edycja. Fill, czyli wypełnij. Pozostawiamy naszego anioła jako wzór. Zmieniamy tylko opcję. W skrypcie rozwijamy i wybieramy Place Along Path. Umieść wzdłuż ścieżki. To zrobimy. Klikamy OK. I standardowo pojawia nam się okno dialogowe, w którym będziemy edytować wygląd jaki ma się stworzyć po właśnie naszych tutaj pracach. Mamy pattern scale, czyli skala wzorka i tutaj 0.45 spacing czyli odstępy na minus 720 zafajkowujemy opcję Adjust Spacing to Fit i w Distance from Path, czyli odległość od ścieżki 360. Odznaczamy, jeśli są zaznaczone któreś z tych opcji. Tu pozostawiamy 100%. Tutaj Color Bridgest. Jak wcześniej, na 0, klikamy OK. I stworzyło nam się koło z naszych aniołów. Teraz przechodzę do zakładki PAW, czyli ścieżka, łapię i kasuję ścieżkę, bo już nie jest nam potrzebna. Znikła z naszego obrazu. Teraz robię kopię naszej warstwy z aniołami, czyli ctrl-j, command-j Tworzę jej transformację Jeśli ktoś nie oglądał mojego poprzedniego filmu to Serdecznie zapraszam tam było właśnie jak stworzyć taką transformację którą można zapisać i która sama w sobie później kopiując y się ładnie edytuje Tutaj będzie to troszeczkę pokazane w rozszerzonej formie, bo tam tylko chodziło o światła w tle. Tutaj zobaczycie jak to ładnie i kreatywnie można wykorzystać. Czyli robimy Alt Ctrl T. Mamy wysokość i szerokość. Najlepiej jest zaznaczyć właśnie ten tutaj tą opcję, która powoduje, że jak zmienimy wartość jednego, proporcjonalnie zmieni się wartość drugiego. I ustawiamy tutaj na 80. Jak widzicie, zmniejszyły nam się anioły, i kąt zmieniamy o 20% stopni, przepraszam, stopni. Co spowodowało, że nasze anioły się właśnie obróciły o 20 stopni. Zatwierdzam to. Fajką I dostaliśmy taki efekt, który poprzez Alt, Ctrl, Shift T, Option, Command, Shift T, jeśli wciśniemy jeszcze raz, spowoduje stworzenie następnej warstwy, która jest o te 80% mniejsza od poprzedniej i także o 20 stopni przekręcona. Dlatego możemy sobie Stworzyć dwie warstwy i, kopiując to, tworzyć dowolne kształty, które będą ładnie przechodziły w dane strony. Polecam do zabawy, właśnie tymi opcjami. Wracając do naszego projektu, tworzymy nową warstwę, pustą. Wybieramy gradient i gradient. Z czarnego w przezroczysty. Jeżeli nie ma tutaj, możemy kliknąć właśnie w tą opcję i wybrać klawiszem odpowiedni gradient, klikając OK. Jeśli chcielibyśmy biały w przezroczysty, to zmieniamy to tymi strzałeczkami. Jak widzicie, podstawowy kolor zmienia podstawowy kolor gradientu. W tej chwili czarny. Przezroczysty, ustawiam kursor na środku, przeciągam do góry i źle zrobiłem. Ctrl Z, cofam. Musimy zrobić gradient radialny, a nie linearny. Czyli jeszcze raz zaznaczyłem: gradient radialny, środek kółka i zaznaczam. Ładnie nam. Zaciemniło, o teraz jeszcze ładniej. Środeczek naszego kalejdoskopu. Przechodzę do menu narzędzi. Wybieram Polygon Tool, czyli wielokąt. Tutaj w menu spaw ścieżki. Wybieram Shape, kształt. Możemy tutaj na razie zostawić tak jak jest, klikam. I zmieniam wartości na 480 w jednym i w drugim. Number of sites, czyli liczba bloków, na 5. OK. Wyrównuję do środka, czyli przechodzę tutaj do menu, klikam, wybieram canvas, płótno, poziom pion mamy już wyśrodkowane, teraz menu layer, rasteryzacja, czyli rasterize i shape, dostaliśmy zwykły, zwykłą warstwę. Klikam z altem na oko, zostawiam tylko tą warstwę aktywną i stworzę kształt właśnie tylko i wyłącznie tego naszego wielokąta. Czyli edycja. I zdefiniuj wzorek, czyli define pattern. Tu wybieram 5. I klikam OK. Mamy już teraz zdefiniowany ten wzór. Z altem jeszcze raz klikam na to oko i ukazuje nam się cała reszta naszych warstw. Tworzę. Nową warstwę, nasz wielokąt możemy złapać i po prostu przesunąć do śmieci, skasować, jest w tej chwili niepotrzebny. Przechodzę na pustą warstwę, którą przed chwilą stworzyłem. Domeny, edit, edycja, fill, czyli wypełni i tutaj wybieram piątkę. Oczywiście nie klikam OK tylko z boku place along path, który nam został zmieniamy na script symmetry, zmieniamy na symmetry fill, czyli symetryczny i ok, i standardowo pojawi nam się okno dialogowe, gdzie musimy ustawić opcje właśnie naszych Pięcioko, wielokąta będzie on po prostu takim tłem fajnym do tego co w tej chwili mamy z symetry tape czyli z tych tutaj opcji musimy kliknąć rozwinąć wybieramy 33. trójkę skala wzoru pattern ska, wybieramy 0,4 Translacja wzorków wzdłuż szerokości i wysokości, czyli Pattern Translation Along Wave Hake. Tutaj wstawiamy po 50. Oczywiście po 50 na plusie. Obejrzyjmy, jak to będzie w ten sposób. Reszta na 0. OK. I dostaliśmy takie fajne. Wzorki, które po zmniejszeniu krycia, czyli opacity, do około 25-26% dadzą nam bardzo fajne efekty wizualne. Następnie jeszcze raz przechodzę do naszego wielo narzędzia wielokąt. Klikam, klikam na naszym obrazie. I tutaj nasze wielkości zmieniam na 800 pikseli i liczbę bloków Numbers of Sides na 3, czyli dostaniemy trójkąt OK, który będzie tworzył środeczek właśnie naszego obrazu, w który patrzymy w kalejdoskopie. Wyśrodkujemy nasz obraz, czyli standardowo tutaj przechodzimy, zmieniamy selekcję na canvas płótno i w poziomie, w pionie wyrównujemy. Robimy rasteryzację Naszego naszej warstwy, czyli klikamy prawym krawiszem i rasterizę layer, czyli rasteryzuj warstwę. Wciskamy tak jak wcześniej, aby Skopiować transformację Alt Ctrl T, Option Command T. I tutaj tylko i wyłącznie zmieniamy kąt o 20 stopni. Zatwierdzam i Alt Ctrl Shift T, Option Command Shift T, robię około. 20 takich warstw. Jak widzicie, wyszedł bardzo fajny efekt. Będąc na warstwie 20, zjeżdżam do naszej warstwy poligon pierwszej z shiftem wciśniętym klikam na nią. Zaznaczyły się wszystkie trójkąty. Robię Ctrl G, Command G, czyli Tworzę grupę z altem do grupy, dodaję maskę warstwy o pełnym kryciu, wybieram gradient. Gradient ma być w tej chwili z białego w przezroczysty, czyli mamy jej z czarnego w przezroczysty, jak mówiłem, strzałeczkami i mamy już z białego w przezroczysty, i od środka. Robią takie zaznaczenie i praktycznie nasz kalejdoskop mamy gotowy. Dosyć żmudna praca, jak widzieliście. Dosyć to sporo czasu zajęło, jednak efekt jest bardzo fajny. W zależności od tego, co wybierzecie jako ten motyw główny, będziecie mieli różne efekty. Mniej więcej, jeżeli zmie będziecie zmieniać także ustawienia podczas, podczas wstawiania tych mozaik, można dokonać naprawdę bardzo fajnych efektów. Dlatego zachęcam do kombinowania, zachęcam do ćwiczenia. Jeżeli ktoś zrobi coś fajnego, to proszę się pochwalić. Oczywiście wszelkie komentarze na dole filmu, na wszystkie odpowiem. Osoby jeszcze nie subskrybujące mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jak film się będzie podobał. Oczywiście wciśnijcie dzwoneczek, żeby wiedzieć o nowych filmach. Tyle na dzisiaj, do następnego poniedziałku. Cześć.